Boże, jaki piaseczek. Ciężko będzie. Z prawej i tam na lewo. Można pokempingować trochę. Zimna? Skakujesz? Witamy was z wodospadu Polilinią! Woda zimna, aż mi włosku wziął z gardła. No dobra, to przywitamy się jeszcze raz, bo nie wiem, czy mnie tam było dobrze słychać. Tak mi się gardło ścisnęło. Woda ma, nie wiem, no, z 13 stopni, może z 15. Jesteśmy na wodospadach Polilinio. Znajdują się na drodze z Kalamaty do Pylos. Tak, także wydaje mi się, że warto tu zajechać, bo jest naprawdę bardzo epicko. I mimo tego, że woda jest zimna, to jednak fajnie się wskakuje, jak jest taki upał, tak jak dzisiaj. Naprawdę super. Jesteśmy przy tym największym ponoć wodospadzie, tam jeszcze są dwa mniejsze po drodze, tak. Także droga dosyć trudna. Trudna, tak. Ale jest spoko. Śliskie kamienie. I był znak, że na swoją odpowiedzialność się wchodzi. Dokładnie. Dobra, wracamy powolutku do vana i jedziemy dalej, nie? Dokładnie. Dobrze, że w tych niektórych miejscach są takie stopnie porobione. Z jakiegoś pręcu. No, to trochę ułatwia na pewno. Trochę ułatwia. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. No tutaj tak chyba najgorzej jest, nie Moni? Tak, bo tu trzeba po tym mokrym przejść. A to jedyny taki moment. Ups, ups. Tu jest płytka na tym kawałku. Po drodze na ten największy jeszcze macie kilka takich mniejszych wodospadów. Zimna? Tak samo zimno. Myślałem, że cieplejsza. Nie, nic się nie zagrzało. No ten mostek to też taki trochę podziurawiony. Sama droga do tych wodospadów jest naprawdę taką przygodą w sumie, nie Moni? Tak, nie jest jakoś tak łatwo, ale po drodze mija się fajne strumyczki. Ciekawy szlak. Fajne, fajne takie baseniki. Tak, jak w dżungli. Jak sami widzicie. Wróciliśmy do tego rozgałęzienia, przy którym byliśmy wcześniej. My poszliśmy w tamtą stronę. Pierwszy był wodospad Kadi, później Bawry Limna. A tu widzę, że jeszcze są dwa. Panagou i Statulas. Idziemy jeszcze zobaczyć tamte. Jak ty ładnie zaczynasz po grecku mówić. No my już prawie przy vanie. Jak widzicie, sporo miejsca jest przy wodospadach. Jest dosyć duży parking. Można zaparkować. Tam widziałem, jest restauracja. Pewnie też można coś się napić, coś zjeść. Także miejsce jest dosyć fajnie zorganizowane. Monia, jak ci się podchodziło pod górkę? Trochę ciężko, ale spoko, bo już większość ścieżki była w cieniu teraz. Tak, także było spoko. Fajnie. Ja to jestem wychłodzony. Wodospady fajne. Na pewno nie są tak piękne jak wodospad Uzut w Maroku. Jak nie widzieliście, to gdzieś tu podlinkujemy. Ciężko będzie przebić te wodospady w Maroku, no ale też zrobiły na mnie wrażenie. I bardzo wykąpałem przyjemnie. Się w nim. Fajnie. No, schłodziłeś się. Lecimy dalej. Ruszamy w kolejne miejsce. Pogodę mamy idealną, żeby je podziwiać, także zostańcie z nami. Zobaczycie, jak to miejsce w ogóle pięknie wygląda. Ale też nie chodzi tylko o piękno, jest tam ciekawa historia. Robi się ciasno. Nie jest jeszcze tak źle. Wjeżdżamy na miejsce. Jak widzicie, jest tu dosyć duży ruch dzisiaj. Tak zastanawiam się, gdzie tu stanąć. Wydaje mi się, że to miejsce tu unikam, gdzie fajne, bo będziemy mieli na drzwi miejsce. Gdzie z lewej? Nie? Udało nam się zaparkować dosyć blisko plaży, na którą was zabieramy.
Nie wiem, czy będziemy mogli tu zostać na noc. Jest sporo kamperów naokoło, także będziemy obserwowali, jak wiecie, wszyscy będą się stąd ruszać, ewakuować gdzieś indziej. To niestety i my to samo zrobimy. No ale zobaczcie, co tam się było. Jesteśmy już na Półwyspie Messyńskim. Jak pewnie zauważyliście drogę, jak tu jechaliśmy, jest bardzo zielono. Porównując do tego południowego krańca Półwyspu Mani, no jest ogromna różnica. Chyba mają tu dużo wody, bo widzimy, że jest dużo źródełek, dużo kranów z wodą, gdzie można sobie napełnić. No i ta zieleń to też o czymś świadczy. Nie jest tak trawa wyschnięta, nie jest tak sucho. Przyjechaliśmy na plażę Wojdokilia. No jest to podobno najpiękniejsza plaża. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie musimy coś przekąsić. Gotuję kaszkę bulgur. O, już mi się przypala. No pięknie, Monia. Nie, już jest gotowa. To sosik mamy tak bardzo pyszny. Pokaż naszym widzom sosik. Sosik, no jest to taki gulasz z cieciorki. Ja go uwielbiam. Ostatnio się zainspirowaliśmy i zrobiliśmy z pomarańczem. Także ciecierzyca z pomarańczem. Kiedyś może to ugotujemy i wam sprzedamy ten przepis. Na razie sami go testujemy. Dobra, no to trzeba zobaczyć, jak ta plażyczka wygląda. Monia już się Boże, cieszy, biały piaseczek. Ojejku, cudowny. Ja już widzę ten kolor wody. Masakra, słuchajcie, masakra. Ja tu zostaję. Mieliśmy jechać dzisiaj, zobaczyć tylko i jechać po prostu, ale nie. Jak już zobaczyłam, tego się nie da nie odzobaczyć. Raj na ziemi. Nie dość, że jesteśmy na nowym półwyspie, to i nad nowym morzem. Tak, jesteśmy nad Morzem Jońskim. Dokładnie, ale tu jest cudownie. Słuchajcie. Znaczy to jest akurat zatoka, może tam jest, masakra, tam między skałami. Tam między skałami pływa. Dobra, Monia, musimy znaleźć jakąś miejscóweczkę i się rozkładamy, nie? Dokładnie. Niesamowicie relaksujące miejsce. Polecamy je w 100%. No ale na tym nie kończymy eksploracji tej zatoki. Jutro zabieramy was właśnie na to wzgórze. Jest tam bardzo ciekawa historia, także do juterka. Tak jak wam obiecaliśmy, ruszamy zdobyć pobliskie wzgórze, na którym jest piękny zamek, mamy nadzieję. No stąd wygląda imponująco. I wiąże się z nim ciekawa historia. Udało nam się tu przenocować, co jest super, bo tak czytaliśmy niezbyt przychylne komentarze. Obawialiśmy się, że policja nas tam przegoni, ale nikogo nie było, zostaliśmy. To trzeba wziąć pod uwagę, że środek tygodnia jest to, czy wtorek, tak? No to też jest, wiesz, no że wiecie, no w weekend przyjeżdża tu dużo, dużo lokalsów pewnie, a tak w tygodniu to policja nie ciśnie za bardzo, jak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Możliwe. Idziemy właśnie tam, na to wzgórze i nie przypuszczaliśmy, że na tym półwyspie Messyńskim Hiszpania da o sobie znać. Zatęskniliśmy. Przeszliśmy wzdłuż plaży i powiem wam szczerze, że z każdej strony po prostu wygląda to zupełnie, ta zatoczka wygląda zupełnie inaczej, ale z każdej strony pięknie. Zbliżamy się do wzgórza. No, Monia, zobacz, jaki tam piaseczek nas czeka do pokonania. No, o kurczę. Oj, 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 będzie ciężko. Ciężko się idzie, tak jak myślałem. O, Monia się dopiero przygotowuje. Tak, Moni? Ciężko się idzie z tej strony. Ciężko, no. W tym miejscu szlak już wygląda okej. Już się nie kopiemy w tym piachu. No ale coraz piękniejsze widoki nam się pojawiają, także nawet jakbyśmy się kopali, to i tak by było warto iść tutaj. Przyszliśmy do pierwszego celu naszej wędrówki, do jaskini Nestora. Nie spodziewałem się, że ona jest aż tak wielka. Jest po prostu ogromna. Skąd się wzięła nazwa?
A więc nazwa pochodzi od imienia króla z mitologii Homera, który kiedyś władał tymi terenami. Niedaleko w miejscowości Chora jest jego zamek. Można go zwiedzić również. No i tak nazwali właśnie tą jaskinię. Słyszycie, jakie echo? Jaka tu jest przestrzeń? Pewnie nic nie widać na kamerze, bo jest ciemno. Ale to jest olbrzymie. Widok stąd nieziemski, ale nie wiem, czy ja wejdę wyżej, bo widziałam, że tam są już jakieś klamry do podtrzymywania się, więc ciężko będzie. A więc sprawa wygląda tak. Mamy klamerki i przepaść. Nie, no nie jest tak źle. No, tu już jest przepaść, tak. No, dawaj, dawaj, Monia, dasz radę. Sportowana teraz jesteś jak osiemnastka. No w sumie niewiele więcej masz. Zaczynają się schody. Schody. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, czy to można nazwać schodami, ale... Chyba wchodzenie po linie. Wchodzenie po linie, ale to już jest ostatni odcinek. O! Jak torino się zerwie. No teraz tu, o dokładnie. Spoko. To już koniec? Tak, wchodzimy do zamku. Twierdza zdobyta. Yes. Forteca zdobyta, ale po tej fortecy za dużo nie zostało. Została zbudowana w XII wieku przez frankijskich krzyżowców. W tle widzicie dawne miasto Pylos, to znaczy obecne miasto Pylos. Kiedyś nazywało się Navarino, tak samo jak ta zatoka. Do tej pory nazywa się zresztą Navarino. I tu właśnie się pojawia ciekawostka. Dlaczego Navarino? Otóż wyobraźcie sobie, że historia tutaj zawiązuje krąg z naszymi podróżami po Hiszpanii. I właśnie tym zamkiem w pewnym okresie historycznym rządzili Hiszpanie. Byli to kupcy z Nawary. I dlatego zatoka i ta forteca ma taką nazwę, Navarino. No, przypomniały nam się nasze podróże po Hiszpanii. Mamy ochotę tam wrócić. Cudownie. Kawał historii tutaj jest, słuchajcie. W tej zatoce odbyła się i w okolicach odbyła się jedna z ostatnich bitew żaglowców. Siły sprzymierzone grecko-brytyjskie i francuskie pokonały tutaj flotę sprzymierzonych wojsk turecko-egipskich. Była to sromotna klęska i przyczyniła się powoli do upadku i panowania Turcji nad Grecją. Także podobno tutaj w okolicy, w zatoce, w morzu jest mnóstwo wraków zatopionych i podejrzewam, że jest tutaj po co nurkować. Ja nie będę nurkował ze swoją słomką. Rurką powinienem powiedzieć. Nie, no widoki są spektakularne. Niesamowite. Na twierdzę można wejść też z drugiej strony. Jak widzicie, tam też jest taki fajny cypelek. Widzimy tam, że są zaparkowane też jakieś kampery. I tam jest wejście trochę dłuższe, ale bardziej łagodne. No my jak zwykle wybraliśmy to najbardziej trudne. No widzę, że tam dzieciaczki już idą z rodzicami, także jak ktoś z dziećmi tu podróżuje, to na pewno tamten szlak jest dużo, dużo lepszy i łagodniejszy. A my powolutku zmierzamy właśnie tam. Z powrotem na plażę. Tam stoi nasz kamperek i tam dzisiaj będziemy nurkować i się kąpać. Ojej, już nie mogę się doczekać, jak wskoczę do wody. No to Monika, idź. Przecież nie będziemy tu stali teraz. O, o, jak nabrałaś siły, jak tylko plażnik, to już o, jak biegniesz. Wycieczka po prostu mistrzostwu świata. Te widoki spektakularne. I do tego nacho, także dopiero jemy śniadanie. No dzisiaj to dopiero autofaga zadziałała, kochanie. Już tam nam organizm zaczął zżerać złe toksyny.
Dwa jajeczka potrzebuję wziąć. Przepraszam. No to takie właśnie jest, słuchajcie, przepychanie w wanie, można to tak nazwać. Ale uwierzcie mi, że po ponad roku podróżowania i gotowania razem to się robi po prostu całkiem normalne. Nie mamy z tym problemów, nie, kotek? Nie mamy. Oczywiście po śniadanku ruszamy na plażę. Ja sobie tam trochę ponurkuję. Zobaczę, co kryje ta zatoka. Może jakiś statek? Nie wiadomo. Cebulkę czerwoną mi daj ze schowka. Już. Także muszę spadać na razie. Dzięki uprzejmości naszych nowych znajomych z Polski będę testował nowy nabytek. Czemu mi się podoba? Nie eksperci, a początkujący. Ile zobaczy, co się będziecie. No, jest cudownie. Całkiem inna perspektywa. Na plażę, na wszystko. Chyba musimy pomyśleć, Monika, o czymś takim. Super radzko jest, no. Bardzo uspokajające, relaksujące. Na tych falach delikatnie się poruszamy, bujamy. Aczkolwiek tam, jak popłynąłem, no to już jest dosyć niezbyt ciekawe. Strasznie buja. Taki delikatny, taka delikatna adrenalinka. Dobra, płynę już do brzegu. Muszę oddać tą cudowną maszynę. No niestety musimy się rozstać z tą piękną miejscówką. Dzisiaj to w sumie prawie wszyscy odjechali. Zostają jedynie nasi widzowie, których tu spotkaliśmy. Wzięliśmy sobie fajną pogawędkę. Niestety ich też opuszczamy i tak. Lecimy na kolejną miejscówkę. Tak, pozdrawiamy Was serdecznie, Edyta i Tomek. Smacznego! Pytę się! Trzymajcie się! Gromko na drogę! Nie, dziękuję! Nie, no. Nie, ja już nie jem, naprawdę. Już nie jem teraz, dzięki! Pa! Dzięki! Do zobaczenia! Przyjechaliśmy na taką fajną miejscówkę, gdzie mamy w sumie takie wakacje w podróży. Mogliśmy się tu rozłożyć, kempingować. Miejsca jest w brud dla wszystkich. Zaraz pojedziemy na krótką przejażdżkę rowerową i wszystko Wam pokażemy, jak to wygląda. Jak widzicie, w tym miejscu można pokempingować trochę. No i korzystając z okazji, rozłożyliśmy nasz obóz w cieniu drzew, dwa hamaki, rowery stały całą noc, nic się nie stało. Jesteśmy tu ze wspaniałymi ludźmi. Z Dorotą i z Tadeuszem i jest po prostu zarąbiście. No ale co? Słuchajcie, wiekopomna chwila. Wsiadam właśnie na rower. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu. No, przejadę się tak może z 10 minut. Ale pokażemy Wam przynajmniej, co tu jest naokoło. Bo teren jest tak duży, że trzeba rowerem go objechać. No lepiej. No, miejsca dla kamperów jest tutaj mnóstwo. Jesteśmy przy plaży Elea, która znajduje się niedaleko miasteczka Elea. Fajnie jest ona położona, bo oddzielają taki pas wydm. Później jest lasek, w którym są takie różne parcelki. Wygląda to jak taki ogromny kemping. Każdy może się gdzieś rozłożyć, znaleźć trochę cienia i taką swoją prywatność, bo jest tu miejsca naprawdę dużo. A sama plaża to zaraz zobaczycie. Tego, że jest tyle miejsca tutaj wokoło, to jeszcze jest woda. Właśnie patrzyliśmy, chyba jest trochę zepsuty kranik, ale pewnie jakimś śrubokrętem da się odkręcić, bo widać, że ktoś tu nabierał wody. Zresztą wszyscy suszą pranie, więc raczej skądś tą wodę muszą brać.
No i tu pod drzewem jest zrobione takie miejsce, słuchajcie, że można zostawić tu jakieś niepotrzebne rzeczy albo coś sobie stąd wziąć. Jakieś tam, nie wiem, zabawki dla dzieci, jakieś stare buty, jakieś książki. Ktoś mi mówił, że zostawił tu buty hikingowe i ich nie widzę, więc, więc się przydały. Chyba Monika, wydaje mi się. No o, Paweł, widzisz, masz gumę do ćwiczenia. Aha, to taka, no, bardzo delikatna, muszę powiedzieć, ta guma. No, ale no, fajna inicjatywa, muszę bardzo powiedzieć, fajna. Podoba mi się. Tak, żeby nie marnować rzeczy, tylko po prostu taka wymiana szybka. Super. A oto i ona, przepiękna plaża Elea. Po prostu skradła nasze serce. Ciągnie się kilometrami. Nie wiem już w tej chwili, ile ona ma kilometrów. Kilkadziesiąt kilometrów. Ale to jest naprawdę dużo. Jest po prostu kosmos. No i dlatego jest tyle miejsca wszędzie, bo każdy znajdzie ten skrawek dla siebie. Czy w lesie, czy na plaży. Jak widzicie, no wygląda na opuszczoną, ale jest tu sporo ludzi. Tylko, że jest tak duża, że ich po prostu aż tylu nie widać. Cudownie po prostu. Woda cieplutka, kąpię się codziennie, po kilka razy. No żyć nie umierać, no kurde, jest coś pięknego. No, zobaczcie na ten kolor wody, na tą przestrzeń, w drugą stronę. Z jednej strony góry, z drugiej strony morze. No, ja jestem zauroczony tym miejscem. Ja też, dlatego na chwilę się tu zatrzymaliśmy, zanim opuścimy Pelopones i wybrzeże, że tak powiem, no to chcieliśmy trochę sobie właśnie odpocząć, trochę się poopalać, pokąpać, zrelaksować. No jakoś tak zleciał mi ten czas w Grecji. Szkoda mi trochę, że musimy wyjechać, ale nowe czeka, jak to się mówi. No jeszcze całkowicie nie wyjeżdżamy, bo jeszcze gdzieś tam zahaczymy po drodze, no ale uciekamy już z tego wybrzeża. I dziś już w sumie też żegnamy się z Wami. Tak, dziękujemy, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Was wszystkich, życzymy Wam miłego wieczoru. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje, dajcie komentarz, łapkę w górę i widzimy się za kilka dni. Hej! Hej! Chcę to odjeżdżać, no ale cóż, trzeba się rozstać.